Jak obiecałem, słowa dotrzymałem. Dzisiaj skupimy się na postaci Sonic'a Warriora. I będzie to filmik, gdzie nie będzie tutaj żadnego roastowania jego osoby ani w żadnym wypadku naśmiewania się z jego osoby. Po prostu jest to filmik, w którym przedstawię od początku do końca naszą przygodę. Jakkolwiek to brzmi. Zapraszam. Sonic Warner na moim kanale pojawił się w 2014 roku, kiedy dopiero co zaczynałem z YouTube'em i pamiętam, że był on jednym z moich pierwszych haterów, dlatego, że poza tak na dobrą sprawę takimi gównianymi komentarzami pokroju zareklamuję się u ciebie czy tam nie wiem, sub za sub. To Sonic Warner był pierwszą osobą, która, której w zasadzie przeszkadzał mój content. A w zasadzie to, że inspiruje się polskim gamerem 17, jak Sonic Warrior odkrył mój kanał. Wszystko zaczęło się od tego, kiedy, kiedy polski gamer 17 na swoim QA wspomniał o mnie, i jeszcze wcześniej na let's playu Scrasha Bandicoot Fusion wspominał o mnie, i wiem, że skończyło się to tym, że właśnie później ów osobnik zwany jako Sonic Warrior wbił na mój kanał no i zostawiał tam na początku komentarze pokroju, że niby spoko odcinek itd. dalej, aż po czwartym odcinku skrasza jedynki, mimo że ja już byłem gdzieś tam nagrywałem Raymana dwójkę we wrześniu Zostałem komentarz pokroju, że tam e, Usuń konto podróbo, że tam spierdalaj z YouTube czy coś takiego, no może nie dosłownie spierdalaj z YouTube, ale wiecie Kontekst sprawy jest taki, że było na zasadzie, żebym spadał z YouTube'a. No i tak mówię, kurde. Nie rozumiem gościa, po prostu dziwi mnie, jakby jego podejście, że najpierw niby tutaj mnie chwali, a później zaczyna siać ferment w moją stronę. Później natomiast pojawiła się sytuacja taka, że od jakoś tak listopada do stycznia miałem lekki spokój od jego osoby i powiedzmy. Nasza miłość do siebie, jakkolwiek to brzmi, wróciła w lutym, kiedy polski Gamer17 skasował kanał i ja wstawiłem pewien filmik. Tutaj macie zresztą jego fragment. W początku jego kariery to zawsze marzyłem, żeby zostać youtuberem. No i niestety pech spotkał taki, że dzisiaj oglądałem u niego Drakengarda o godzinie 10 i właśnie niedawno dowiedziałem się, że kanał został zamknięty, nie wiadomo z jakich przyczyn. Nie słyszałem, żeby zrobił jakiś filmik informacyjny, dlatego i nie, to nie jest żadna reklama, by się wybić z tego powodu. Dam wam link do Facebooka i proszę przekopiujcie wiadomości, które zobaczyliście od jego widzów, ponieważ moim zdaniem warto pomagać. Plus jeszcze, moim zdaniem to jest bardzo przykra rzecz, ponieważ ja go bardzo lubię, bardzo lubię oglądać jego kanał i miejmy nadzieję, że cała ta afera się wyjaśni, ponieważ mnie to bardzo, ale to bardzo smuci. Więc link w opisie i proszę pomóżcie, proszę was, tutaj był PL i to była dosyć szybka informacja. W momencie kiedy nagrywałem tamten filmik byłem mega zestresowany, mega przerażony z sytuacją, która miała miejsce dlatego, że wiecie polski gamer kasuje kanał. I ja wiedziałem, że to będzie liczyło się już tylko z jednym. Mianowicie liczyłem się z tym, że będę dostawał ogromny hejt. Dlatego, że no nie ukrywajmy, nie licząc tam pojedynczych spraw związanych z polskim gamerem, to ja trochę byłem takim tematem numer jeden, jeżeli chodzi o e, polskiego gamera. Dlatego, że wiadomo, no, inspiracja polskim gamerem, e, tutaj się pomidor nimi inspiruje, a zaraz wychodzi szydło z worka, wiadomo o co chodzi. No i potem. Oczywiście się nie myliłem, dlatego że sam Sonic Warrior ponownie pojawił się w sekcji komentarzy wraz z paroma osobami, gdzie na początku te parę osób łącznie z nim propsowało te akcje. Później jednak stwierdzili, że jednak nie propsują, dlatego że to jest chamska próba wybicia się na polskim Gamerze17, dlatego że he he, no wiecie, jego kanał nie istnieje, wiecie o co chodzi, nie? Jego kanał nie istnieje, więc... Yy... No, Pomidor, ty jesteś temu winien. No i później, chcąc nie chcąc, Mr. Czomski, z którym mam do dzisiaj zresztą kontakt, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, zrobił filmik na ten temat, bo zauważył, że gówno czy słusznie, czy nie wylało się w moją stronę i Czomski no, ratował trochę sytuację, bym nie, nie dostał jakby niesłuszny hejt. I nagrał filmik, za co mu oczywiście jeszcze raz dziękuję, choć przyznam szczerze, że w jednym momencie trochę się przejmowałem y, tym hejtem, z drugiej strony jednak miałem trochę go w dupie. Dlatego że y, wiecie, mogę wyjść teraz na trochę hipokrytę lub osobę, która po prostu może dla niektórych być głupia, ale wiecie, nieważne jak mówią, ważne by mówili. Przynajmniej ja wychodziłem wtedy z tamtej y, zasady. Że praktycznie troszeczkę nie obchodziły mnie osoby, które i tak prawdopodobnie by mnie nie oglądały, bo tak na dobrą sprawę ze wszystkich widzów gamera, którzy w tamtym okresie jechali po mnie i cisnęli po mnie, to nie przypominam sobie, żeby któryś z nich do dzisiaj jakoś mnie oglądał, chyba że faktycznie ktoś się pojawił. To wtedy dajcie mi znać, czy jesteście świeżo po tej akcji e, ze mną, kiedy była właśnie ta drama w 2015 roku. Jeżeli nie no to w takim razie e, albo jakaś mała garstka osób na incognito mnie ogląda, albo w ogóle po prostu mnie nie oglądają po tamtej spinie. No wszystko jest możliwe. Ja jakby nie mam zamiaru zmuszać siebie oglądać, wiadomo o co chodzi. Z Sonicem Warriorem właśnie było tak, że on na początku mówię, propso, tą akcję z tą akcją z polskim gamerem 17 z tym moim filmikiem, żeby tam ludzie napisali ciepłe słowo na fanpage'u. Sekundę później zaczął jakby teoryzować, że ja to robię dlatego, by podbić sobie kanał i tak dalej. No wiecie, to jest taki standard trochę z nim. Później y, sprawa z nim zaczęła być coraz bardziej cicho, dlatego że ja tam robiłem swoje, robiłem sobie tam swoje let's play'e, On wiem, że zaczął później znowu mi coś komentować, ale ja tych komentarzy już za bardzo nie pamiętam. Wiem tylko, że w jednym z nich było coś pokroju, że yy, powinienem już dawno zniknąć z YouTube'a, dlatego że nikt mnie i tak nie ogląda. Co w rzeczywistości miało po części troszeczkę racji, w sensie Sonic Warrior miał po części rację. Dlatego, że faktycznie był okres, gdzie miałem małą, jakby małą liczbę komentarzy i jakby praktycznie zerową aktywność pod niektórymi seriami, ale liczyłem się z tym dlatego, że nie byłem jakimś super, super wielkim Ja Na tamten okres miałem ledwo 100 subskrypcji, więc no. Wiadomo, że jak się ma takie trochę ledwo 100, no to nie ma co się spodziewać jakby żadnych tutaj e, fajerwerków, dlatego że to wszystko jakby idzie swoim żółwim tempem, no masz tam jakby garstka osób, co cię ogląda, ale wiadomo, to też nie jest tak, że wszyscy u ciebie wszystko oglądają. Jako youtuber powinieneś liczyć się z tym, że nie wszystko na twoim kanale się przyjmie i ja jakby też wychodzę z tej zasady. Oczywiście, że tak. No, i temat, mówię, Sonika Warriora właśnie w tamtym okresie ucichł. Ja przez wakacje miałem, powiedzmy, spokój. Z tego co wiem, on tam robił jakby swój, swoje rzeczy. Tam z niektórymi również wchodził na takie wojenne ścieżki. I ponowny jego temat powrócił we wrześniu 2015, kiedy zacząłem już trzeci rok w Technikum i powoli tam szykowałem się na zdania prawo jazdy. Eee, wiem, że w trakcie, kiedy. Tam robiłem swoje rzeczy prywatnie. Sonic Warrior napisał do mnie prywatnie maila. To była taka w sensie wiadomość prywatna. I zapytał się mnie, czy nie chciałbym luknąć na jego kanał, dlatego że robi vlogi i chciałby jakby ode mnie rady. I ja se tak przez pierwsze, że tak powiem, parę minut um, się zastanawiam. Mówię sobie, kurde. Najpierw mnie koleś hejtuje, później gada jakieś dziwne rzeczy na mój temat, a na samym końcu jeszcze prosi mnie o pomoc. No mówię sobie, z jednej strony nie jestem człowiekiem, który e, myśli się na wszystkich, że jakby będzie ciągle wyciągał brudy z przeszłości, no bo ja nie działam na takiej zasadzie. No nie wiem, ktoś może tak działać, ja nie działam. Ja jestem osobą taką, że staram się wybaczyć, mimo że może naprawdę wydarzyć się coś mega okrutnego. Ja nie potrafię trzymać w sobie złości, żeby komuś nie wybaczyć. Po prostu. E, YouTube to YouTube i rozgraniczmy YouTube od życia prywatnego, okej. Okay? No i właśnie, co z tymi vlogami? No i oceniłem, patrzę, że za zaczyna tam. Mówię sobie, no fajnie, popraw tylko tam jakby dykcję. I popracuj trochę nad jakby. Rób sobie scenariusze. Tak mniej więcej mu powiedziałem, żeby sobie robił scenariusze do tych vlogów. I będzie po prostu wszystko git. I nie minęło może z tydzień, może z dwa tygodnie, nie minęły. I już pojawił się filmik nowy na kanale Sonika Aurora. To był bodajże, właśnie e, październik, połowa października coś takiego. I to był okres, gdzie ja wtedy tam robiłem jakieś swoje prywatne rzeczy. Nie będę że zresztą na ten temat się wypowiadał. I. Wbiłem sobie na kanał Sonic Warriora, ponieważ dostałem od mojego dobrego widza i zarazem ziomka wiadomość, że Sonic Warrior nagrał na mój temat film. Ja sobie mówię, hmm. No to pewnie będzie coś w pokroju, że. No, pochwalę Pomidora, że tam mi pomógł, że jednak coś tam, coś tam. A tu się okazało, że miałem dosłowny Zong. Zong miałem dlatego, że. Kiedy zobaczyłem ten tytuł To wiedziałem, że już będzie się działo grubo Rozumiem, że nie mogę Was do tego zmusić Rozumiem, że nie mogę Was do tego w jakimś stopniu przekonać Ale bardzo bym Was prosił, żebyście W tym filmiku W sekcji komentarzy nie pisali żadnych obraziwych rzeczy w stronę Sonika Murara Proszę Was tylko o to dlatego, że Fajnie byłoby, żebyśmy normalną dyskusję poprowadzili Jeżeli chodzi o jego temat I też nie zachęcam, nie mogę oczywiście wam tego, zmu do, was zmusić do tego, ale bardzo bym prosił, żebyście się nie naśmiewali z niego. No i właśnie, i co w ogóle z tym filmikiem było? No, kiedy odpaliłem sobie filmik, to między innymi padły takie słowa: yy, pomidorowy.pl, który oczywiście wybił się yy, głównie dzięki temu, że napisałem wiem, o jego yy, filmiku, który miał zrobił filmik pomóżmy po filmu gamerowi 17 co mogę wam powiedzieć a więc tak WPl niestety ale wszystko mm, wszystko niestety w karadu znaczy nie wszystko, cały let's play i styl na let's play wylała po prostu gamera ja myślę ja teraz mam taką teorię że ja myślę że pomidorowe.pl po prostu płaci youtuberom, za to, że mówi o nim dobre słowo. No bo wiecie, no jednak... Ja jak oglądam teraz Let's Play.2, tak ja go odsubowałem. Dlaczego? Już nie robię żadnych filmów, prawie że. Jego kanał stoczył się na dno, niestety. Szczerze powiem Wam, no nie, nie jest to kanał warty suba. I w sumie to jest bardziej kanał sub za sub. Wybij mnie, to zostaniemy przyjaciółmi i to jest kanał taki kolesiowski typowo. No kolesiowstwo po prostu jest. Yy, no i oczywiście Pomidorowy jest też strasznym ignorantem, o czym mnie poinformował yy, oczywiście mój yy, pewien no, człowiek, z którym gadam teraz. Yy, co jeszcze? Yy, no Chciałbym powiedzieć Ci pomidorowy.pl, że jak nie masz będę na let's to tych e, po prostu nie rób. To powiem Ci takie coś. Filmik robi się, jak masz z tego przyjemność, masz z tego fan. Ja na przykład robię tego vloga, bo mam przypływ energii, który chcę w niego włożyć. A ty, ja myślę, twój kanał zbyt trochę od pewnego czasu, od, no, od zagrajmy ze Steam, trochę od nostalgia dzik robił, ale moim zdaniem mógłbyś zrobić osobny kanał, gdzie grasz no, z tymi swoimi no, przyjaciółmi, no może. Pixel tego przyjaciela, ale. Yy, a ty mi utopstę, ja nie wiem. Uf. Wiecie, wejdę teraz pewnie na hipokrytę po raz drugi i będziecie mi pewnie to zarzucali. Ja jestem oczywiście na to przygotowany. Ja jak najbardziej jestem przygotowany na jakąś krytykę w sekcji komentarzy, więc e, nie musicie mi tutaj jakby e, obiecywać. Wiem, że na live urodzinowym, który był 27 grudnia. Oglądaliśmy razem ten filmik na live, i moja reakcja była taka, że po prostu w małym stopniu się trochę odpaliłem i się trochę nabijałem z, tego, z tych argumentów. Bo nie powiem, że nie. Jak patrzę na to z perspektywy czasu, to dalej mnie bawią te argumenty. No bo nie ukrywajmy, ale kto ten filmik mógłby, mógłby wziąć na poważnie, tak szczerze. No spójrzcie na to. Kto z Was. Kto oglądałby przykładowo po raz pierwszy ten filmik, czy ktoś z was w ogóle wziąłby słowa Sonica Warriora na poważnie, które padały w moim kierunku. No raczej, gdybyście usłyszeli sobie po raz pierwszy i po raz enty, myślę, że reakcja byłaby podobna do mojej, czyli po prostu wybuchlibyście śmiechem, no bo to jest po prostu trochę absurdalne. Mimo, że minęło od tego prawie, że 5 lat, to jednak dalej uważam, że jest to troszeczkę absurdalne, ale mówię, ja nie jestem od... Jakby wyciągania brudów, tudzież wypominania ciągle jemu, ponieważ ja tylko o tym wspominam na rzecz tego materiału, dlatego że chciałbym, żeby on wyszedł powiedzmy w merytoryczny sposób i żeby nie miał na celu ani wyśmiania jego osoby, ani na celu e, upokorzenia jego osoby. Tak więc jeżeli oglądasz to Sonicu Warriorze, który już po tamtej spinie, to wiedz, że nie mam zamiaru ciebie urazić. Nie mam zamiaru Ciebie urazić, dlatego że uważam, że nasz temat już jest dawno zakończony i myślę, że ty, ty to jak najbardziej zrozumiesz, o ile to oglądasz. No, i tyle co chciałem powiedzieć, eee, no i potem pojawił się też filmik na moich właśnie dwóch widzów, czyli na Dominika, aka Sasuke Gaming, aka Uchiha Ray, aka Angel Darkness oraz na Growla, czyli po prostu brata Dominika czyli Mateusza. Pojawił się filmik, że Sonic Warrior zarzucał, że oni są psami na e, wyświetlenia, że oni stosują tą samą zasadę co ja, czyli kolesiostwo, że w nieudolny sposób próbują mnie bronić. I niestety, chcąc, nie chcąc, nie wiem, czy to się stało poprzez zgłoszenie przez kogoś e, Sonica Warriora, ale dosłownie z tydzień później Sonic Warrior z vlogiem na mój temat oraz z vlogiem do. Templariusza. No się ma Templariuszu Komunisto i co będziesz mi takie rzeczy wyprawiał pod filmikami. A jak jego pierwszym vlogiem, czyli te trzy filmiki trafiły na Beka z dzieci na YouTube. I. Troszeczkę byłem tym zdziwiony, dlatego że... Nie wiem kto to zrobił, ale trochę mi się nawet powiem więcej, to nie podobało. Dlaczego mi się to nie podobało? Bo teraz pewnie powiecie, Ale pomider on cię hejtował. Powiem wam tak, nawet najgorszemu wrogowi nie życzę źle. Ja jestem. można by tak powiedzieć, wychowany na takich zasadach, że nawet najgorszemu wrogowi nie życzę źle, dlatego że karma wraca chcąc nie chcąc. I jeżeli drugiemu człowiekowi życzysz źle, to musisz liczyć się z tym, że to do ciebie wróci prędzej czy później. I. I trochę mi się to nie spodobało. Wiem, że wtedy Sonic Warrior pokasował większość swoich filmów, gdzie została tak na dobrą sprawę yy, tylko garstka tych filmów. No ja niestety, będąc trochę głupim z perspektywy czasu, jak teraz na to patrzę, zrobiłem filmik na fanpage, gdzie troszeczkę miałem z tego bekę, że większość jego filmów jakby pospadało z rowerka. Siemka ludzie. Yy, jakby wam to o tym powiedzieć... Coś ciekawego znalazłem na YouTube. Jak pamiętacie ostatnimi czasy, e, Warrior zrobił dwa filmiki o mnie i o Growl Play Games, jak i Sasuke. I patrzcie, co się ciekawego stało. Nie ma tu tych filmików. Tak więc. No nie wiem, co o tym myśleć. Po prostu ja, jakby co nie zgłaszałem jego filmik, filmów, ja po prostu co jedynie odsłuchałem i pokrótce go zablokowałem, ponieważ. No nie oszukujmy się. Stracił swoją szansę. Ja, jakby co jego filmików nie oglądam, to sobie już stare, obejrzane wcześniej filmiki. Tutaj, jak widzicie, trochę ma tych swoich vlogów. Narka. W sensie, że on je tam poukrywał, te filmy i to było moim zdaniem mega niefajna akcja z mojej strony tym razem, za co chcę tutaj bardzo przeprosić, bardzo serdecznie. Zachowałem się mega nie to muszę przyznać i wiem, że gdybym cofnął się teraz te 5 lat wstecz, to oczywiście z takim rozumem jaki mam teraz, to sądzę, że takiego błędu bym już nie popełnił. Bo raczej brałbym poprawkę na to, że to troszeczkę jest nie fair zachowanie i to może budzić swego rodzaju pewne wątpliwości co do mojej autentyczności i osoby. Yy, pojawił się rok 2016, i Sonic Warrior powrócił tym razem na konto Perskie Recenzje, gdzie wrzucił filmik, którego ja niestety już znaleźć nie mogę. Być może jeżeli znajdę to, będzie tutaj jego fragment, a jeżeli nie znajdę no to mniej więcej streszczę co tam się działo. Był to 9-minutowy filmik, gdzie nie wiem czy on nagrał jakby e, zbliżenie kamerą na jakiś obiekt, wiecie, jak zbliżacie kamerą na jakiś obiekt to jest ciemno, no nie? I Sonic Waller zrobił właśnie taki efekt, że zbliżył chyba kamerę do poduszki czy tam do pościeli, czy nie wiem do czego. I zaczął mówić. Był trochę takim stumionym głosem, on mówił mega. I wiem, że przez te 9 minut y, to było jego sprostowanie, tudzież przeproszenie wszystkich, kto, za którymi jakby y, no miał kiedykolwiek styczność i kiedykolwiek podpadł tym osobom. No i wiem, że też przeprosił mnie i przeprosił tam parę osób, tylko że mnie nie przeprosił w taki sposób, że nie wymienił mojego niku, ale. Wiem mniej więcej, że padło, padły przeprosiny w moją stronę, dlatego że tam powiedział, że z pewną osobą, na pewną osobę kiedyś nagrał filmik, źle ją ocenił, e, żałuję, że to tak wyszło i tyle. No i wiem, że wtedy było na takiej zasadzie, że e, troszeczkę. No, że mnie po prostu przeprosił, nie? I w międzyczasie, kiedy Sonic Warrior wypuścił, to. O orędzie, tudzież przeproszenie, nie wiem czy orędzie to będzie dobrym określeniem, ale po prostu przeprosiny. Eee, to minęło parę miesięcy, kiedy zacząłem streamować na Hitboxie, to był dosłownie czerwiec, i skontaktował się ze mną JB Super. Eee, wiem, że JB Super mnie oglądał już od jakiegoś tam czasu, bo pamiętam, że sporadycznie komentował mi filmy co jakiś czas. Tam wiem, że jak robiłem różne testy jakości, tudzież tam z Kangurkiem KO lub innymi filmikami. Eee, no i wiem, że pojawił się ponownie temat Syndic Ja wtedy wiem, że miałem podejście do tego takie, że troszeczkę nie chciałem na jego temat gadać. Bo miałem do tego powiedzmy podejście takie, że kurde, no No nie będę kopał leżącego, no nie mam zamiaru jakby. Kopać leżącego, dlatego że on już i tak wystarczająco po dupie dostał. Ale wiem, że od czerwca do mniej więcej października 2016 roku JB Super stał się ofiarą Sonika Aurora. Dlatego że w międzyczasie, kiedy ja miałem spokój i wiele osób, z którymi naprawdę wtedy Zadar miało spokój, on ciągle gnębił, gnębił i jeszcze raz gnębił JB Supera. I wiem, że w pewnym momencie, gdy gadałem na Skype'ie z Jimem i z JB Superem, to Jacek y, wspomniał, że ma już po prostu dosyć tego wszystkiego, że jeżeli to tak dalej pójdzie, to prawdopodobnie on zniknie. I ja wtedy poczułem się w obowiązku, że dobra, chyba trzeba wrócić, niestety, i znowu trzeba będzie z nim porozmawiać tudzież spróbować porozmawiać. I skontaktowałem się z Sebulb'om i ruszyliśmy na Google Hangouts Na Google+, Plusie wtedy kiedy jeszcze Google Plus istniał I tam rozpoczęliśmy rozmowę z Sonikiem Warrior'em, ponieważ Warrior nie miał czegoś takiego jak Skype tudzież Discord Bo Discord w sumie wtedy to jeszcze tak słabo popularny był, więc Nie miał ani Teamspeaka, ani Skype'a, więc tylko to nam zostało I wiem, że przez pół godziny mieliśmy z nim debatę, jak nie prawie godzinę i tłumaczyliśmy mu, że hej, stary, nie rób tak, dlatego że ty znowu będziesz na siebie bicza kręcił, nie? No i on tam oczywiście swoje, że nie będzie tak robił, że on nie będzie w żadnym stopniu atakował już Jacka, dlatego że no nie chce, żeby koszmary wróciły, tak jak to było z tym, że musiał się kajać w filmiku e, przeprosinowym. Niestety. Y ja wiem też, że dałem mu ultimatum, ponieważ swego czasu dostawałem różne brudy na jego osobę i dałem mu ultimatum, że jeżeli sytuacja z Jackiem się powtórzy, Jacek znowu będzie próbował coś sobie zrobić, albo nie daj Boże trafić do szpitala, albo nie daj Boże skasować jakby swój kanał, tudzież po prostu cokolwiek. No to ja wypuszczam na niego filmik. On oczywiście był tego świadomy. On oczywiście był tego świadomy i nawet się zgodził na taki deal. Niestety słowa nie dotrzymał. No i tak, jak już zresztą mówiłem, filmik został wtedy wypuszczony. Ja oczywiście ten filmik już dawno wyrzuciłem z kanału, ale no ci co pamiętałem ten filmik to raczej będą pamiętali, co tam mniej więcej mówiłem, i no byłem mega zniesmaczony przez jego te wszystkie akcje. On potem, kiedy mieliśmy serwer na Discordzie pod nazwą Retroskład, i już jak mieliśmy jeszcze grupę na Retroskładzie, to wbił e, dosłownie po publikacji tego filmiku na Discord i zaczął lamentować, że dlaczego ja ten filmik wypuściłem, że był mega ten, że on się teraz mega boi przez to co zrobił i tak dalej. No, ja wtedy byłem o tyle stanowczą osobą, że. Chciałem nawet mu powiedzieć, że hej, stary, byłeś tego wszystkiego świadomy, się umawialiśmy tak, ty nie dotrzymałeś słowa, no i trudno, no ja wypuszczam filmik. I wiem, że była potem debata z nim na ten temat, że on był wielce zbulwersowany, zły i tak dalej, że... Wręcz było mu bardzo głupio, że tak postąpił. Chciał i znowu ze mną na jakąś ugodę. Ja stwierdziłem stary, ja nie będę z tobą chodził na żadne ugody, dlatego że skoro ty w takich sprawach już nie potrafisz dotrzymać słowa, to ja nie chcę wiedzieć, co będzie dalej. No i. Potem napisałem do Pixela w emocjach wiadomość, że chcę odejść z Discorda na jakiś czas, dlatego że stwierdziłem, że no kurde, no... No to jest mega nie fair i mam po prostu dosyć. Nie mam zamiaru się denerwować na jego osobę. No i Pixel oczywiście tam dał też swoje ultimatum, że przecież możemy zbanować Sonica Warriora, a ty zostaniesz na Discordzie czy coś takiego to napisał. Yy... No i tak faktycznie było. Później niestety w roku 2017, ponieważ to by było na tyle, jeżeli chodzi o cały 16, wypuściłem taki bardzo głupi filmik, który... Był zestawieniem y, hipokryzji koucza Majka, gdzie wiecie tam, jak kiedyś y, nagrał ktoś na niego filmik, to on przecież tam te odgłosy bicza dawał, co nie? No i tam na przykład w bardzo 15 sekundowym filmiku, Jak zaorać samego siebie, czy jakoś tak to nazwałem, stawiłem wstawki, gdzie Sonic Warrior coś gadał i był taki odgłos bicza, nie, że choć zaorane, czy coś takiego, że sam siebie zaorał. I to przyznam, że było bardzo głupie z mojej strony, i szybko ten filmik, tak jak się pojawił, to szybko został usunięty. Sam Sonic Warner do mnie się zwrócił na Discordzie w tamtym momencie, i mieliśmy bardzo długą rozmowę na ten temat, i koniec końców powiedział, że prawdopodobnie już on odejdzie i nie będzie nikogo gnębił, i to będzie jakby najlepsze, dlatego że ostatnimi czasy nie mógł zapanować nad sobą, no i mogło to się naprawdę źle skończyć. Czy popieram tą decyzję? Jak najbardziej popieram. I co ja sądzę dzisiaj na temat Sonic Warriora, bo to jest pewnie już coś, na co wy bardzo czekacie. I czy nie wiem, mam mu za złe to wszystko? Sądzę, że gdyby Sonic Warrior wrócił teraz i faktycznie przeprosił dosłownie wszystkich za wszystko. To trzeba być debilem, żeby mu trochę w to nie wybaczyć. Jakby, okej, okay, rozumiem, że to co on robił było złe. Rozumiem, że to naprawdę było mega słabe, ale każdy zasługuje na drugą szansę, nawet na trzecią szansę, jeżeli trzeba. Uważam, że jeżeli Sonic Warrior szczerze by podszedł do tego filmiku, szczerze by podszedł do tego wszystkiego i naprawdę szczerze przeprosił za to wszystko, co robił ostatnimi czasy i. Ee... I naprawdę byłoby widać w jego. po jego zachowaniu tudzież w jego głosie, że się trochę kaja przed, przed wszystkimi, to można byłoby wtedy wyczuć szczere intencje moim zdaniem. Uważam, że. Ja nie mam zamiaru dalej ciągnąć sprawy. Ja... Nawet bym się cieszył, gdyby Sonic Warrior wrócił, ale żeby wrócił w takiej formie, że naprawdę przemyślałby sobie wszystko i by sobie wszystko na nowo poukładał. Bo ja naprawdę, jakby ktoś się mnie zapytał, co, co bym sądził, gdyby na przykład Sonic Warrior wrócił i czybym, e, nie wiem, helpił się na nagrywanie filmiku na jego temat, powiem tak, w dużym skrócie nie. Zrobiłem to raz na tym kanale, teraz jest drugi raz i ostatni. Już nigdy więcej, nie mam zamiaru. Pakować się w żadne bagno i nie mam zamiaru e, robić filmiku na jego temat. Nawet gdyby wrócił, powiedzmy, w formie taką, jaką znaliśmy wcześniej, to po prostu bym już olał sprawę. Ja uważam, że moje potyczki z nim już dawno dobiegły końca. Jedyne co bym chciał tutaj w tym filmiku powiedzieć, to to, że nie mam nic przeciwko, gdyby Sonic Warrior wrócił. Tylko, żeby wrócił, powiedzmy. W takiej formie, że po prostu przeprosiłby wszystkich, bo uwierzcie mi, to, że ludzie mają do niego niesmak, to, że ludzie mają z niego beka, okej, okay. ale myślę, że gdyby on faktycznie podszedł na serio i przeprosił wszystkich za wszystko, za to, co robił źle i po prostu byłoby widać, że on naprawdę tego żałuje, uwierzcie mi, ludzie by mu wybaczyli. Nie mówię, że wszyscy, ale na pewno jakaś część by mu wybaczyła, a reszta po prostu by już stwierdziła, że nie ma sensu się nad nim pastwić dlatego że po prostu widać, że on już jest tym zmęczony, że już jest tym wykończony i po prostu sz szkoda bić y szkoda kopać leżącego. I to by było na tyle, jeżeli chodzi ode mnie. Napiszcie co sądzicie na ten temat. Trochę chaotyczny vlog wyszedł, bo nie powiem, że nie to jest jakby to jest trudny dla mnie temat. Tyle mogę od siebie powiedzieć. To jest dla mnie trudny temat, dlatego, że nie chcę tutaj gafy pierdyknąć, zresztą pewnie nie wszystko powiedziałem, znając moje szczęście, bo pewnie coś ominąłem, ale mniej więcej to, co działo się w, na przestrzeni tamtych lat, to myślę, że e, mniej więcej wam streściłem, że właśnie to tak mniej więcej wyglądało. Dobrze, ja za ten czas kończę, dziękuję wam za wysłuchanie i za oglądanie Ym, szczerze o nic nie będę prosił w tym filmiku. To jest na takiej zasadzie, że to jest filmik, który zrobiłem szczerze. Szcze szczery filmik, nie mówię, że moje filmiki inne nie są szczere, ale jest to szczery po prostu filmik, gdzie chciałem po prostu szczerze i poważnie podejść do tej sprawy. Dziękuję za wysłuchanie. Cześć.